Cześć wszystkim, witam serdecznie na moim kanale Jessica z tej strony. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, koniecznie naciśnijcie ten czerwony guziczek, wtedy będziecie wiedzieć o każdej nowości, która pojawi się na moim kanale. Dodatkowo możecie wcisnąć dzwonek i wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Możecie mnie spotkać na Instagramie, Snapchacie i Facebooku, a dzisiaj już nie przedłużam i przechodzimy do tematu filmiku. Nie wiem jak wy, ale mnie bardzo denerwuje za każdym razem, kiedy wiem, że Starbucks wyszedł z nowym napojem, a ja jestem w Polsce lub w Niemczech i te napoje są dostępne tylko w Stanach. Tym razem byłam w Stanach w czasie, kiedy wyszedł Unicorn Frappuccino, czyli Frappuccino o smaku jednorożca. Ten napój był dostępny w kawiarniach od 19 do 23 kwietnia. Ja jednak dalej się na niego nie załapałam, ponieważ mój Starbucks wyprzedał wszystkie napoje 20, czyli dzień później, o godzinie 14 i już później on nie był dostępny. Do you guys have the unicorn frappuccino? No, I'm so sorry, we do not. Do you know what Starbucks do? None of them. None of them? Yeah, we're out. It was a limited time thing and actually the offer stopped yesterday. They stopped yesterday? Yeah, the offer stopped yesterday. We were out of it by 2:30 on the first day. Przeszukałam cały internet, żeby dowiedzieć się, jak to frappuccino smakowało, żebym mogła je jak najlepiej odtworzyć w domu. Wszyscy mówią, że to bardzo słodkie smoothie o smaku mango. Dlatego dzisiaj zebrałam wszystkie niezbędne składniki, które wydaje mi się, że pomogą mi odtworzyć ten przepis. Mam nadzieję, że będzie smakowało, że będzie pyszne. Co potrzebujemy do przepisu? Po pierwsze potrzebujemy lód. Ja mój lód już wrzuciłam do blendera, ponieważ bez blendera raczej nie uda nam się wykorzystać tego przepisu. Następnie szklankę mleka, 3 łyżki jogurtu naturalnego, ja użyłam jogurt typu greckiego, 3 łyżki mleczka skondensowanego, 1 szklankę lodów waniliowych, 2 szklanki pokrojonego mango. Mango będzie grało u nas pierwsze skrzypce, więc jest go po prostu najwięcej. Też nada się tutaj świeże mango. Plus, żeby wszystko ładnie wyglądało tak jak w Starbucksie, dodam bitą śmietanę, różowe kryształki cukru. Idealnie by było, gdybyście mieli farbki różową, fioletową i niebieską. Mi niestety takich się nie udało dostać, więc będę korzystała z zielonego zamiast niebieskiego. No to zaczynamy. Zacznę od kruszenia lodu. Lód już jest gotowy. I teraz tak naprawdę wrzucam wszystkie składniki poza mleczkiem skondensowanym, czyli 1 szklanka lodów waniliowych, 3 łyżki jogurtu, 1 szklanka mleka i 2 szklanki zamrożonego mango. Mieszam w systemie pulsacyjnym. Próbuję. Jest pyszne, ale dodałam więcej mango. Teraz dodam różową farbkę, która będzie nam trochę kolorować. Dałam różową farbkę i jeszcze raz blenduję. Jeszcze mi się kolor nie podoba, jest za mało intensywny, więc dodaję więcej koloru. Zobaczymy, może tyle wystarczy. Zostawię taki, tutaj mamy kilka kolorów. Też będzie to fajnie wyglądać. Ale jeszcze zanim przejdziemy do przelewania smoothie do naszej szklanki, bierzemy mleczko skondensowane i zabierzemy się za kolejny kolor. Ja teraz bym normalnie użyła niebieski, ale tak jak mówię, nie mogłam niebieskiego dostać, więc używam zielonej farbki. Myślę, że też doda fajnego koloru do smoothie, a właściwie frappuccino. Więc jaki piękny kolor. Mieszamy. Pamiętacie ten serial Gęsia skórka? Właśnie teraz o tym sobie przypomniałam. Teraz będę ozdabiać szklankę. Tyle powinno wystarczyć. A jeszcze może tu po boku. Ups, 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 ups. Jeszcze mam nowy pomysł, że możemy przyozdobić krawędź szklanki. Wysypałam trochę brokatu do miseczki. Tak naprawdę lepiej by to było zrobić
na jakimś płaskim talerzu, ale nie mam i już więcej nie chcę wrócić. Szklanka już jest gotowa. Mam jeszcze inną czystą szklankę, do której przeleję różowy smoothie. Ale jest gęste. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Teraz dodaję fioletowy barwnik do smoothie. Przeleję na zmianę fioletowy. Różowy. I na koniec jeszcze raz fioletowy napój. Wstrząsam bitą śmietaną. I posypuję kryształkami różowymi. To, co narobiłam bałaganu, to moje. Teraz dokończam dzieła. I ta-da! Smoothie gotowe. Teraz piję. I zobaczymy, czy jest pyszne. Ale to jest dobra. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie dać kciuku w górę. Koniecznie subskrybujcie mój kanał. Napiszcie mi, jakie byście chcieli przepisy w przyszłości. Nawet jeżeli nie wykonacie tego identycznego przepisu z kwarpkami, bo to jest dużo więcej roboty i bałaganu, to przepis jest przepyszny i warto go wypróbować. Nie jest to najzdrowszy shake, który możecie wykonać, ale jest naprawdę rewelacyjny i nadaje się na różnego rodzaju wakacyjno-wiosenne przyjęcia. Więc jeżeli sami wykonacie w domu ten przepis, koniecznie podeślijcie mi zdjęcia albo na Snapie, albo na Instagramie, oznaczcie mnie na zdjęciu wpisując małpa Jessica Drewnicka. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Widzimy się w następnym filmiku już w piątek. Do zobaczenia. Pa, pa!